Witam Was serdecznie, to będzie bardzo krótki filmik, w którym powiem, jak zrobiłam czapki dla trzech małych świnek. Do tego dobieramy koszulę w kratkę, dla dzieci jeansowe spodnie, mogą być najlepiej ogrodniczki i trzy małe świnki są gotowe. Koszt wykonania jednej czapki to około 8 zł, więc pokrótce tak. Jak zrobić dziurki dla ping-pongów? Ja swoje ping-pongi dziurawiłam wypalerką do drewna. Później przełożyłam za pomocą szydełka wstążeczki, które przyszyłam do czapek, dzięki temu mamy ruchome oczka. Tutaj kawałek takiej sztucznej skórki przyklejony kropelką oczywiście. To jest filc, uszka wycięte z filcu, przyszyte do wnętrza czapki. Tutaj przódnoska również jest z filcu i to, co miałam w domu, moja stara skarpeta. To wszystko jest wypełnione, może być wata, ja użyłam wypełniaczy do pluszowych miśków i nosek też przyklejony kropelką. Nosek jest też ruchomy, jak miśki się będą się te postacie poruszać, tak samo poruszają się oczy. Te czapki są takie fajne, realistyczne. Z dala, może z bliska, nie porażają jakimś tam super ekstra wykonaniem, ale były tanie. Są fajne, śmieszne i stanowią fajny kostium po prostu. Fajne nakrycie głowy. Tak naprawdę nie trzeba już tych świnek za bardzo przebierać, dać im tylko ciekawe ubrania i tak naprawdę rodzice mają kostium z głowy. Także takie trzy czapki. 1, 2 i 3. Polecam serdecznie i ściskam Was gorąco, ciocia Dorocie. Pa!